Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj troszkę inny temat, a właściwie moje spojrzenie, jak ja widzę okres typowo po Są różne szkoły, jest szkoła, w której robi się odbicie i nie mówię, że ona jest zła, tylko chciałbym Wam przedstawić moją opinię na temat tego, co osobiście ja radzę swoim podopiecznym i jak ja podchodzę do okresu postartowego, do okresu po redukcji. Tutaj mówimy oczywiście o prawdziwej takiej mocnej redukcji nie do poziomu powiedzmy 10-9%, tylko do redukcji już praktycznie w której będziemy przy stanie formie startowej, także różni się to diametralnie i nie możemy spojrzeć na to w ten sam sposób i inne będzie podejście właśnie do wychodzenia z Takiej redukcji, w której schodziliśmy po prostu do wyczyszczenia sylwetki, a w której doprowadziliśmy organizm do skrajnych poziomów tkanki tłuszczowej, a jak wiemy, nie są to poziomy tkanki tłuszczowej, w których nasz organizm chce się znajdować. I tutaj musimy pamiętać o wielu, wielu punktach. I moim zdaniem, tak jak wspomniałem, są różne szkoły. Jest szkoła, w której robi się odbicie od razu po. I potem, czy tak czy siak, trzeba zrobić okres, w którym będziemy zajmowali się zdrowiem, tak? Więc ja osobiście uważam, że od razu po zakończeniu redukcji powinniśmy rozpocząć tak zwany okres odpoczynku. Właściwie okres recovery, czyli zdrowotny. I tutaj, jak widzicie, przekreśliłem, że redukcja strzałka, masa, bo. Okres masowy, do czego przejdziemy za jakiś czas, będzie jednym z punktów, kiedy właśnie owe powinien się rozpocząć. Zaczyna się troszeczkę później niż nam się wydaje, a często widzimy na wielu grupach, na, pod wieloma postami coś w stylu już drugi tydzień masy, tak właściwie drugi tydzień po starcie a forma nadal, gdzie u wielu zawodników tak naprawdę już zauważamy, że trzymanie. Mm, poziomu tkanki tłuszczowej na 8-9%, 10 to jest taki taka całoroczna norma. Możemy to zauważyć o Huntera, Unika i tak dalej. Tutaj oczywiście musicie rozróżnić nawodnienie, które bo oni trzymają dość sporo wody, z właśnie poziomu tkanki tłuszczowej, który u nich nie jest aż tak wysoki. I Jak przypatrzycie się zawodnikom, którzy właśnie naprawdę mocno progresują, to. Oni trzymają relatywnie niski poziom tkanki tłuszczowej. Także wracając do tematu, gdy jesteśmy już po redukcji, zeszliśmy do skrajnych poziomów tkanki tłuszczowej, tutaj powiedzmy 4% tkanki tłuszczowej, typowo pod scenę. Nasz organizm nie znajduje się obecnie w momencie, w którym chce budować tkankę, a tak naprawdę jest to okres, w którym on chce wrócić do życia. Pierwsze, co moim zdaniem czym powinniśmy się zająć, to jest zdrowie. I tutaj wiemy, że redukcja pod scenę wymaga pewnych poświęceń, i są one, czy chcemy, czy nie, nawet tylko i wyłącznie z powodu tego, że schodzimy do tak niskich poziomów tkanki tłuszczowej, nie, niemożliwe do zatrzymania, bo już to, że zejdziemy tak nisko z tłuszczem, będzie doprowadzało do zaburzeń hormonalnych, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami naturalnymi, tutaj właśnie jeszcze testosteron i inne hormony będą obniżone, ale jeżeli jesteśmy osobami właśnie przyjmującymi środki, przyjmującymi środki dopingujące, no to tym bardziej cholesterol, nasz ogólnie cały profil lipidowy, do tego różne parametry, takie jak wątroba, nerki. Obrywają nawet mocniej, więc musimy tutaj na początku zadbać właśnie o nie i kiedy zrobić badania. Wiele osób od razu idzie na badania, powiedzmy 2-3 dni po zawodach, co moim zdaniem jest za wcześnie troszeczkę, jako że wiele osób robi dość mocny proces odwadniania. I nasz organizm jeszcze tak naprawdę no, nie jest możliwe, żeby pokazał jakkolwiek dobre wyniki, więc nie zdziwcie się, że po dwóch, trzech dniach będzie tam po prostu naprawdę źle. Poczekajmy sobie z tydzień, dwa tygodnie, tak najlepiej dwa, i wtedy dowiemy się, chyba, że naprawdę jest no, skrajnie źle. Wtedy nie ma co czekać, ale gdy mm, większość osób jednak poczeka te dwa tygodnie, i wtedy nasz organizm wróci troszeczkę do normy. Yy, poprzez punkty, które za chwilę, do których przejdziemy sobie, ale poczekajmy te dwa tygodnie i zbadajmy. Tutaj trzeba będzie wykonać dość obszerny panel badań i wtedy dowiemy się, w jakim momencie się znajdujemy i czym mocniej się zająć. Tutaj oczywiście od razu i już na prepie powinna iść troszeczkę mocniej zaawansowana suplementacja. Wielu zawodników teraz przykłada większe Znaczenie właśnie do suplementacji prozdrowotnej, do rzeczy takich jak Astragalus. Tutaj wiele osób pytało mnie w poprzednim materiale, jak się właśnie ten suplement na nerki nazywa to Astragalus. Leci praktycznie całorocznie. Wiadomo, że im bliżej zawodów, to troszeczkę większa dawka. Cytrus Bergamot. Um, mamy różne suplementy co do profilu lipidowego. Nawet kardaryna GW może pozytywnie wpływać na właśnie owy, więc. Już zauważyłem, że dobrze mm, zawodnicy, że stosują właśnie owe suplementy. Jako, że no, nasza dieta, im bliżej zawodów, tym będzie bardziej uboga. Ze względu nawet na to, że nie mamy wykorzy do wykorzystania takiej ilości kalorii, jaką byśmy chcieli wykorzystać, więc właśnie te suplementy, jakobyśmy chcieli, to jest e, zawsze chcielibyśmy pra prawdopodobnie więcej, chyba że jesteśmy na masie. Wtedy wiecie, jak jest. Kulturysta maskrajności i tak naprawdę tylko przez jakiś krótki czas się czuję w miarę w porządku jeżeli chodzi o jedzenie, bo albo jest przejedzony albo jest bardzo głodny także musimy to wziąć pod uwagę, że no właśnie tych kalorii nie mamy tyle do spożytkowania żeby całkowicie um, tak naprawdę um, wykorzystać i zdobyć wszystkie potrzebne mikro i makro elementy do właśnie poprawy Naszych wyników badań i naszego zdrowia, więc wtedy wchodzą w... właśnie do tego są suplementy. Suplementy jako dodatek, a nie jako zastępstwo, które możemy wprowadzić w jakiś sposób. Czy tak czy siak, moim zdaniem, do zawodów e, powinniśmy jeść jakąś ilość warzyw e, i owoców? Jakąś, nie mówię tutaj oczywiście o, no bo nie będziemy w stanie po prostu, nie będziemy mogli przesadzać z nimi, ale jakąś ilość powinniśmy jeść. Chociażby ze względu na to, żeby nie mieć zaparć, między innymi i problemu z jelitami, które potem na scenie niestety są widoczne. Także wspomniałem, kiedy badania, jakie badania. Na pewno profil lipidowy to będzie nasza podstawa, wątroba, tarczyca to są rzeczy, które, parametry, które mocno zostaną naruszone, jeżeli jesteśmy naturalami. Testosteron, chociaż możemy się spodziewać, gdzie on będzie się znajdował, estrogen, prolaktyna, tylko pamiętajcie, czasami tren może zaburzać te wyniki, także właśnie też temu warto poczekać, bo braliśmy niektóre środki, które właśnie mogą zaburzać wyniki. Co jeszcze? LH, FSH, jeżeli jesteśmy właśnie osobami naturalnymi, progesteron. Tutaj musimy również wspomnieć o gospodarce elektrolitowej, która będzie na pewno, no, znaczy na, u większości rozchwiana. Morfologia, kreatynina, mocznik to są takie również podstawy um, z tego wyliczymy również, czy nasze nerki, w jakim punkcie nasze nerki się znajdują. I dużo, dużo więcej tak naprawdę mógłbym tutaj wymienić, żelazo ferytyna, które prawdopodobnie będą na dole normy, jako że znaczy na dole to może nie, ale będą zapewne zachwiane, bo no niestety nie mieliśmy tak naprawdę opcji, żeby uzupełniać. No ale są właśnie od tego suplementy. Ale mniej o suplementach gadania, bo zaraz będzie tutaj, że to jest jakaś reklama, a tu nie o to chodzi. Więc, tak jak tutaj widzicie, punkt pierwszy badania, kiedy to jest punkt najważniejszy u nas. Drugie to jest zmęczenie organizmu, o którym wspomniałem. Przez x czasu doprowadzaliśmy nasz organizm, forsowaliśmy go mocno, bardzo. Więc, tutaj, właśnie kolejnym punktem, dlaczego nie warto od razu przechodzić do okresu masowego z redukcji jest właśnie to, że nasz organizm po prostu się nie nadaje. Nasz organizm w tym momencie, tak jak wspomniałem, on chce glikogenu, on chce um, ustabilizować gospodarkę elektrolitową, on chce nawodnić się i to są takie punkty pierwsze. Tak naprawdę wiemy, że nasze treningi, ok, pompa jest świetna po zawodach, bo zjedliśmy troszeczkę więcej, ale siłowo no, nie jest od razu tak super, więc to też nam daje coś do tak naprawdę do myślenia, że nasz organizm nie jest gotowy tak naprawdę do budowania jeszcze tkanki mięśniowej. I fajnie to oczywiście wygląda, gdy nabieramy tę pierwszą wagę, tak pierwsza waga, która no, idzie dość, dość szybko, bo wiadome, im bardziej zamęczyliśmy organizm, tym większe prawdopodobnie będzie odbicie. Tutaj też w zależności od użycia diuretyków, czy użyliśmy owe, czy nie, jak mocno przebiegał proces odwodnienia i jak mocno polecieliśmy potem z jedzeniem, to będzie zależne od odbicia. I tutaj pamiętajcie, że tak naprawdę ten okres po zawodach, może, być, może się skończyć naprawdę źle. Także uważajcie, co jecie, jakie ilości, ale no większość z nas która przeszła przez tą taką właśnie katorżniczą redukcję wie o czym mówię i często kończyła, wprost mówiąc, na kolanach z obolałym brzuchem i jeszcze szukając jakiegoś pożywienia Bo nasz organizm po prostu znajduje się wtedy w takim Stadium, że on nie wie gdzie, co i jak. On tak naprawdę chce jak najwięcej jedzenia, bo nie wiemy, czy za chwilkę znowu on nie wie, czy tak naprawdę za chwilkę znowu nie będę go doprowadzał do tego stanu. Więc chcę tak jak najszybciej zmagazynować ile czego się da. Więc tak jak wspomniałem, to nie jest czas, żeby moim zdaniem po prostu nie jest to czas, żeby budować nową tkankę mięśniową. Możemy odbudować to, co straciliśmy, ale czy tak czy siak. Potrwa to trochę czasu, a na początku to i tak, i tak będzie glikogen, nawodnienie i tak dalej. Oczywiście, z użyciem środków, to jest troszeczkę inaczej. I tak jak wspomniałem, szkoła odbicia również działa, ale to jest moje spojrzenie na właśnie redukcję i na to, jak powinniśmy podejść do niej, do procesu budowania, przyszło, przyszłościowego budowania, jak przygotować organizm do przyszłościowego budowania masy mięśniowej. Dieta. I tutaj wcześniej rozkminiałem na tym, żeby. Rozmyślałem długo nad tym, żeby robić reverse diet, i tak dalej, ale wiem, że większość nie wytrzyma tego po prostu, więc od razu powinniśmy wejść na zero kaloryczny albo na delikatny bilans dodatni. Do czego to tak naprawdę hmm, będzie dążył nasz organizm, czy tak, czy siak, do tego, żeby w tym bilansie się znaleźć nim szybciej, bo no, zakończyliśmy pewien etap, tak. I Wiele osób za długo utrzymując ten skrajny poziom tkanki tłuszczowej, na przykład ja tak mam czasami, że no nie chcę jeść po prostu, bo ja ładowanie robię bardzo mocne, zaczynam jeść już dużo wcześniej, a też na redukcji jakoś nie jem mało, na masie jem bardzo dużo przez bardzo długi okres czasu i to zobaczycie, że tracicie tak po prostu czas, bo nasz organizm czy tak czy siak, no, będziecie przede wszystkim gorzej funkcjonowali, jeżeli nie wejdziecie na te zero kaloryczne albo nawet na minimalnie dodatni bilans, Wasze hormony nie będą wracały, libido, o którym tak często mówicie, nie wróci tak szybko. E, tutaj jeszcze musimy wspomnieć oczywiście o tym, że jeżeli chcecie poprawić wyniki badań, no to musicie być na... to tak jak musicie być na... E, możemy to porównać troszeczkę do kontuzji, prawda? Jeżeli jesteśmy w Kontuzjowani, kontuzjowani, mamy jakąś kontuzję, to nie będziemy raczej na deficycie, bo będzie nam ciężej się wyleczyć, prawda? Więc tutaj tak samo jesteśmy kontuzjowani, nasz organizm doprowadziliśmy do jakiejś skrajności i teraz wchodzimy na te zero kaloryczne. Tutaj oczywiście też nie, nie możemy doprowadzić do tego, że zachwiejemy tak mocno te swoje zero kaloryczne, że będziemy ciągle odbijali, więc musimy zauważyć, w którym momencie ta waga tak naprawdę stanie i będziemy sobie powolutku co najwyżej kalorie do odkładać, gdy. Będziemy tego potrzebowali. To nie jest okres, w którym tak naprawdę jesteśmy jeszcze gotowi na budowanie masy mięśniowej, więc powiedzmy, że skończyliśmy sobie dietę na 2000 kalorii. Tutaj również wspomniałem o kardioaktywności i aktywności, i e, wezmę jakiś inny pisak, najlepiej czerwony. Ok, i powiedzmy, że skończyliśmy sobie tą dietę na 2000 kalorii, prawda? Więc od razu głównie z węglowodanów i tłuszczów, nie z białka. Wskakujemy sobie na 2800 kalorii. Wtedy mamy już prawdopodobnie wystarczającą ilość, żeby nasz organizm zaczął lepiej funkcjonować i do tego zmniejszamy ilość cardio. Powiedzmy, że robiliśmy 7 razy 40 minut i i 10 tysięcy kroków dziennie, prawda? To jest aktywność NIT. Teraz powiedzmy, że zmniejszamy sobie dalej, zostawiamy te kardio, ale 6 razy 30 i kroki do 8 tysięcy. I to już nam wszystko e, połączone da lepszą opcję e, dla naszego organizmu żeby się regenerował i możliwości tak naprawdę do tego, żeby wrócił do mm, stanu, w który jest optymalny, żeby przeszedł właśnie do tego stanu, który jest optymalny. Teraz co do treningu. Treningi nie powinny być do upadku. To nie jest moment, w którym... To jest moment, w którym możemy bardzo łatwo coś zerwać, naderwać. Objętość nie powinna być duża. Także wybieramy sobie objętość, w której tak naprawdę... To jest bardzo dobry moment, moim zdaniem, w którym można szlifować bardzo technikę, skupić się na każdym ruchu i poprawiać to jak najlepiej się da. Więc tutaj, co do treningów, objętość nie może być zbyt duża, zbyt wysoka yy, i nie trenujemy do upadku. Co do produktów. Tutaj myślę, że jeżeli mieliśmy bardzo ograniczone produkty, no bo większość z nas ma, jeżeli jest, powiedzmy, kończy tą dietę na 2000 kalorii, no to zbyt dużo sobie tutaj nie wprowadzi. Dodajemy właśnie też jakieś ilości owoców, bo to będzie dla nas ważne i jakieś ilości warzyw, bo często są pytania, czy wliczać się warzywa w kalorie. Jeżeli czy tak czy siak, no warzywa mają kalorie, tak, nie oszukujmy się tutaj. Ale jeżeli mieliśmy jakąś stałą podaż, powiedzmy te 2000 kalorii, i tutaj mieliśmy 4 razy 150 gramów dziennie bez tych 2000 kalorii. No, to dołóżmy sobie po prostu tych warzyw, prawda, na zasadzie takiej, że doliczymy te powiedzmy, jeżeli jedliśmy 600 gramów warzyw dziennie, jeżeli 800, no to doliczymy te 200 kalorii, i tyle, jeżeli e, już tak bardzo mocno się nad tym spinamy. I wiele osób właśnie ma ten problem, że mocno się spina, więc warto właśnie te kalorie policzyć. I e, ja mówię po prostu z doświadczenia, z tego co widzę i z tego jak ludzie będą podchodzili, ale jeżeli tak mocno się nie spinacie, to. Nie wydaje mi się, że 200 gramów warzyw zrobi Wam jakąś taką mocną krzywdę i wolę, żeby ktoś zjadł 200 gramów warzyw więcej niż 200 gramów e, krówek na przykład, czy czegoś w tym stylu. Także tak jak mówię, produkty też e, starajmy się, żeby one były bardziej zapychające i e, żeby m, też no, różnorodność diety troszeczkę uległa zmianie, żebyśmy nie zatrzymywali się tylko i wyłącznie na produktach, ale pamiętajcie, że okres z, e, po redukcji jest cięższy, tak naprawdę, niż okres, w yy, którym schodzimy do, reduk do danego celu, bo właśnie tracimy cel, więc trzeba obrać od razu nową drogę i po prostu trwać w niej, bo w tym momencie możemy bardzo fajnie potem budować masę mięśniową i przez bardzo, bardzo długi okres czasu, jak długi, to myślę, że przyszłościowo nagram materiał jako kontynuację tego, co tutaj rozpocząłem, bo myślę, że to jest. Temat, który można bardzo mocno rozwijać, i tak jak mówię, mostek, kolejny punkt 4. To jest idealny okres na mostek. Jeżeli właśnie nasz organizm był przemęczony, przeforsowaliśmy go i chcemy szybko wrócić do zdrowia, najszybciej, na ile się da, a każdy z nas chce, no to właśnie ten okres będzie idealny dla nas, żeby wejść na mostek. Jak powinien mniej więcej wyglądać mostek? Zostawiamy sobie HCG, i tutaj wiele osób dyskutuje, czy trzeba, czy nie trzeba. Myślę, że HCG ma bardzo dużo benefitów i warto dać sobie 250 do 300. Pamiętajcie, nie jestem lekarzem, to jest tylko to, co ja uważam, co, ok, co ja robię, tak będzie lepiej. Co 3 dni, co do reszty środków i tutaj większość powie, że sam testosteron zrobi robotę, ok, jestem tego samego zdania. Powiedzmy, że damy sobie 75 testa co 3 dni, tak. To będzie wystarczająca ilość dla nas, żeby zachować się troszeczkę powyżej górnej normy, ale ja bym do tego dał osobiście jeszcze małą dawkę Masteronu. Jako że fajnie wpływa ma bardzo duże benefity Masteron i większe niż nam się wydaje. Chyba, że mamy bardzo, bardzo, bardzo mocno zajechany profil lipidowy, wtedy masteronu nie dajemy, dajemy sobie po prostu, um, dajemy sobie po prostu HCG, testosteron, i jeżeli ktoś ma pieniążki, możemy dać GH, ale nie wprowadzałbym GH od razu, szczególnie jeżeli odstawialiśmy go przed pikwikiem, bo możemy jeszcze bardziej mocno, bardzo mocno popuchnąć szybko, co nie będzie idealne dla nas. Kiedy masa. Taki punkt i kiedy, moim zdaniem, powinniśmy zacząć masę? Kiedy to będzie ok? I kiedy to będzie ok? I tutaj jest bardzo duży znak zapytania, bo u niektórych może to potrwać 4 tygodnie, u niektórych 3, u niektórych 6. Dlatego, w zależności od badań, będziemy sobie decydowali, kiedy zaczynamy ten okres masowy. W zależności również od samopoczucia w zależności od tego, jak czujemy stawy. Tutaj oczywiście wszystkie, wszystkiego rodzaju na mostku, peptydy typu regeneracyjne, BPC, TB i tak dalej, PEG, MGF, moim zdaniem mogą zostać użyte do przemyślenia, jako że one nie ingerują, a pomagają. BPC-157, o również wersja oralna, jako że hmm, wiele osób po prepie ma mocno porytę e, jelita, a bardzo pomaga. E, tak jak wspomniałam, karderyna również może zostać dodana, tylko że uważajcie wtedy na poziomy cukru, bo jak wiemy, po redukcji są one bardzo niskie, a karderyna może troszeczkę jeszcze je zmniejszać, więc uważajcie, tak jak wspomniałam, kiedy masa, zdrowie, jeżeli będzie ok, jeżeli badania pokażą nam, że zdrowie jest ok, jeżeli nasze samopoczucie jest ok, jeżeli widzimy, że na treningach już mamy taką większą siłę i spinę do tego właśnie, żeby trenować, wtedy dopiero powinniśmy rozpocząć okres masowy nie wcześniej jako że zdrowie jest dla nas zawsze benefitem a okres masowy powinniśmy prowadzić troszeczkę dłużej tak jak mówię ja trochę zmieniłem swoje podejście co do okresu masowego wcześniej robiłem częściej minikaty i uważam że u niektórych są one nadal niezbędne częściej ale jeżeli ktoś mądrze bardzo podchodzi i tutaj pamiętajcie te całe podejście które ja napisałem jest skierowane do osób które naprawdę chcą zrobić progres przyszłościowy i mają w głowie to, że będą w stanie utrzymywać dietę, będą w stanie tak naprawdę nie czytować za bardzo, nie lecieć na grubo, bo jeżeli zmniejszymy objętość, zmniejszymy cardio, zmniejszymy aktywność, a dodamy bardzo dużą ilość jedzenia, to bardzo szybko możemy rozpocząć redukcję ponownie po tym jak dopiero co ją skończyliśmy i tutaj uwierzcie mi wiele osób mówi, że to tylko woda, to nie jest tylko woda. To nie jest tylko woda, bo niektórzy, no gdyby to była tylko woda, to. No nie, to nie jest tylko woda. Wody tak szybko się. Znaczy, tak, tak nie wygląda woda. My możemy, już większość z nas jest na tyle doświadczona, że jak patrzy na jakiegoś zawodnika, na jakąś osobę, która się przygotowuje przez jakiś czas, może powiedzieć, czy to jest woda, czy nie. I u większości to nie jest woda. Także pamiętajcie, że to wszystko, co mówię, jest do osób, które naprawdę chcą zrobić progres i chcą podejść do tego z głową, a jest coraz więcej osób, które właśnie w ten sposób podchodzi, i jest to bardzo fajne. Tak jak mówię, jest wiele podejść, to jest podejście, które ja uważam za słuszne i po prostu się nim dzielę. Tak, także to jest moja opinia. I tak jak wspomniałem, kiedy masa, kiedy zdrowie będzie ok, kiedy będziemy się czuli dobrze i kiedy tak naprawdę będziemy na nią gotowi na budowanie masy mięśniowej ale pamiętajcie zawsze zacznijcie od badań żebyście byli pewni że wszystko w miarę wróciło do normy a jak najle a najlepiej żeby wróciło w 100% do normy. Dzięki bardzo przyjaciele, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już niebawem.